Bardzo serdecznie witam wszystkich na moim kanale w nowym materiale. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Dziękuję wszystkim nowym subskrybującym i tym, którzy dotąd subskrybowali mój kanał. Bardzo dziękuję za komentarze. Jest możliwość też wsparcia twórczości za pośrednictwem Patronite. Link jest na dole w opisie, jak również w przyczepionym komentarzu. A dzisiaj powiemy o generale Okulickim, który dla wielu jest bohaterem Polski podziemnej, wojska polskiego na emigracji i jest znany jako główny autor powstania warszawskiego. Dlaczego tak można powiedzieć? Generał Okulicki miał stanowisko przy wodzu naczelnym, był szykowany na dowódce w korpusie polskim we Włoszech. Natomiast Sostkowski powiedział, że on na jego prośbę wysłał go do Warszawy. Jednak celem generała Sostkowskiego, wodza naczelnego, było to, aby Okulicki przekonał komendę główną Armii Krajowej do tego, żeby nie wszczynała powstania warszawskiego. Jak wiemy te oceny, te pewne informacje, to w jaki sposób wypowiadał się Sosnkowski na temat powstania warszawskiego też nie zawierało konkretnego rozkazu. Natomiast Okulicki spędzając wiele godzin na rozmowach z wodzem naczelnym musiał znać pogląd generała na tą sprawę. Kiedy pojawia się Okulicki już w Polsce, to okazuje się, że staje się on zagorzałym zwolennikiem walki z Niemcami walki poprzez powstanie. Ta sprawa staje się coraz bardziej paląca, i Okulicki naciska na Bora Komorowskiego i na całą komendę główną Armii Krajowej, kiedy to wojska sowieckie zbliżają się do Warszawy. Okulicki również chciał, żeby tak jak było do tej pory w akcji burza, dalej ujawniać się przed Rosjanami, natomiast bardzo wo wobec tego oponował pułkownik Bokszczanin, ponieważ uważał, zresztą słusznie, że jest to po prostu samobójstwo, wystawienie się na śmierć wobec bolszewików. I on mówił, że tak samo jak się nie ujawnił w 1939 roku, przetrwał po aresztowaniu go czy wzięciu do niewoli, kiedy Związek Radziecki zaatakował Polskę, i on ukrył to, że jest oficerem i tak przeżył, to tak samo nie ma zamiaru się ujawniać teraz, czy to podczas akcji burza, czy ewentualnego powstania warszawskiego. Okulicki po przybyciu do kraju, jak wynika z relacji generała Bora Komorowskiego, doszedł do własnych ustaleń i wniosków wbrew poglądom Soskowskiego o konieczności ujawnienia się i podjęcia walki o Warszawę. Okulicki cały czas forsował tą sprawę i cały czas chciał, żeby to robić. Zresztą, jak wynika z zeznań własnych Okulickiego, które zeznania składał w Moskwie w 1945 roku po aresztowaniu, to powiedział, przyznaję się, że w komendzie głównej ja byłem motorem pierwszego poglądu, że to jest wcześniejszego rozpoczęcia walki w Warszawie. W dużej mierze ja spowodowałem rozpoczęcie walki i jeśli kto ma za to odpowiadać przed sądem, to w pierwszym rzędzie powinienem odpowiadać ja za przeforsowanie tej decyzji a w drugim rzędzie delegat rządu Jankowski za powzięcie decyzji rozpoczęcia walki o Warszawę. A więc Okulicki nawet sam o tym mówił, że to on był tym głównym sprawcą powstania warszawskiego. Rzeczą, która miała usprawiedliwać wywołanie Powstania Warszawskiego, było to, że trzeba przywitać Bolszewików jako gospodarze w stolicy, ponieważ z Okulicki mówił, że Warszawa jest centrum władzy politycznej, ośrodkiem kulturowym i centrum myśli obywatelskiej, politycznej Polski, dlatego powinno się wyzwolić Warszawę od Niemców i przywitać Sowietów, ujawnić się jako legalnie działający rząd polski. Wobec tego poglądu, między innymi przeciwko niemu, występował chociażby podpułkownik Muzyczka, mówił, że korzyści polityczne, jakie Stalin mógł wyciągnąć z upadku powstania, mogły go powstrzymać od szybkiego wejścia do Warszawy. On mówił do Okulickiego, pułkownik muzyczka, dlaczego ryzykować i poświęcać setki, jeśli nie tysiące żołnierzy, dla przyjścia z pomocą ludziom, którzy uważają za wrogów politycznych i którzy poza tym rozpoczęli walkę militarnie skierowaną przeciwko Niemcom, jednak politycznie przeciw nim, czyli przeciw Sowietom. Chodziło o to, że powstanie byłoby politycznie skierowane przeciw Sowietom. Stalin nie jest ministrantem i wątpię, aby nie skorzystał z okazji pozbycia się nas w ten sposób rękami Niemców i pułkownik muzyczka tutaj argumentował to słusznie, że powstanie byłoby wymierzone przeciwko też Sowietom, więc w jaki sposób miałby Stalin uważać, że trzeba teraz temu powstaniu pomagać? Oczywiście to nie spotkało się z uznaniem Okulickiego, i zresztą jak inne argumenty. Okulicki używał takich argumentów emocjonalnych, a wszystkie racjonalne schodziły na dalszy plan. To dzisiaj też widzimy, że chociażby zwolennicy tego poglądu, który miał Okulicki, też często mają takie argumenty emocjonalne, natomiast żadnych racjonalnych. I nawet pułkownik muzyczka, który racjonalnie o tym mówił, to stawiał pewne warunki, żeby walka w Warszawie mogła zostać rozpoczęta. Żeby nie było to samobójstwo, tak samo Bokszczanin o tym mówił, że dopóki Armia Czerwona nie pokryje ogniem artyleryjskim lewego brzegu Wisły, to się nie wolno ruszyć. A propos tego zagadnienia jest też ciekawe, że z jednej strony oni teoretycznie występowali przeciw Niemcom, czy Okulicki mówił też, że to jest jednak przeciw Sowietom, jakby nie patrzeć, no bo mieli tu witać Sowietów jako gospodarzy, czyli pokazać jakąś manifestację polityczną względem Sowietów, którzy nie uznawali rządu polskiego na emigrację, oni jednak w jakimś stopniu byli przedstawicielami tych władz emigracyjnych, chcieli, żeby Polska nazwijmy to w umownym rozumieniu, była demokratyczna, a w każdym bądź razie nie Sowietyzowana. Z drugiej strony plan powstania warszawskiego, który opracowywał Okulicki czy jego współpracownicy z Komendy Głównej Armii Krajowej, Pełczyński czy Burkomorowski, to wszystko się opierało jednak na tym, że Armia Czerwona im pomoże i że wkroczy. Jak się teraz na to patrzy, pewnie tak było też w tamtym czasie, co podkreślał pułkownik Muzyczka, że to było nielogiczne zupełnie, żeby oczekiwać pomocy Sowietów wtedy, kiedy robią coś przeciwko Sowietom. Generał Okulicki był świadomy tego, że na kresach wschodnich Armia Czerwona rozbraja oddziały polskie, które ujawniały się w akcji burza. Nie zmieniło to jego planów. Co więcej, Okulicki został mianowany też na szefa organizacji nie, która miała walczyć z Sowietami po rozwiązaniu Armii Krajowej i potem, gdyby te plany wszystkie się nie powiodły co do powstania, miała być to głęboko zakonspirowana organizacja. Okulicki nie słuchał Soskowskiego i jego zaleceń, tak samo nie słuchał zaleceń Andersa, późniejszego wodza naczelnego, pełniącego obowiązki wodza naczelnego, bo ujawnił się Sowietom i poszedł, czy chciał iść do rokowania z Sowietami i został aresztowany. Okulicki twierdził, że dowództwo i żołnierze Armii Krajowej rozpoczynając walkę o Warszawę, prowadząc ją przez 63 dni, spełniali swój żołnierski obowiązek wobec swego narodu, czego innego nie wolno było im zrobić bez żadnego oglądania się na sprawy polityczne, gdyż byłoby to tchórzliwe i małoduszne. Czy rzeczywiście tak powinien wysoki dowódca, praktycznie jeden z najwyższych dowódców Armii Krajowej, mówić odnośnie szafowania ludzkim życiem? Czy to znaczy, że ludzie, którzy wtedy służyli, mieli bezmyślnie wykonywać rozkazy i nie oglądać się na żadne warunki polityczne? Nawet i tak było też w tym przypadku, kiedy akcje powodzenia były praktycznie zerowe. Na to pytanie nie odpowiadam, a zostawiam odpowiedź Wam. Generał Okulicki nie miał zbyt dobrej opinii od swoich przełożonych, wcześniejszych jeszcze sprzed wojny. Niektórzy uważali, że on w ogóle nie miał zbyt dobrych cech na tak wysokiego dowódcę. Natomiast Okulicki, zgodnie z jego zeznaniami złożonymi w Moskwie, mówił, że było kilka powodów, które nakazywały i zmuszały armię krajową do podjęcia walki w Warszawie. A więc jeden z tych powodów to chęć opanowania miasta własnymi siłami i umożliwienie przez to władzom politycznym i cywilnym Polski podziemnej do objęcia w nim władzy i wystąpienia wobec wkraczających Rosjan w roli prawowitych gospodarzy. Po drugie, udowodnienie całemu światu, że Armia Krajowa nieprzerwanie walczy z Niemcami, gdyż jej dotychczasowe walki o Wilno-Lwów i na Lubelszczyźnie przeszły bez echa. Po trzecie, przez walkę w dużym stylu udowodnić naszą dobrą wolę i chęć współpracy z Armią Czerwoną w walce z Niemcami i na tej płaszczyźnie szukać rozwiązania zatargu polsko-sowieckiego. Po czwarte, pragnienie wzięcia odwetu na Niemcach za prawie pięcioletnie prześladowanie i wyniszczanie Polaków. Ponadto chęć sparaliżowania działań niemieckich na wschodnim brzegu Wisły, prowadzonych głównie w oparciu o warszawski węzeł komunikacyjny, w celu umożliwienia Armii Czerwonej szybszego sforsowania Wisły i zajęcia Warszawy, co uchroniłoby ją od zniszczenia, a jej ludność od przymusowej ewakuacji w razie przedłużania się walk o miasto. To były cele według Okulickiego. To, w jaki sposób oceniali to dowódcy Armii Krajowej i Okulicki, chęć wkroczenia Armii Czerwonej, to, że oni już są blisko Warszawy i że zaraz wejdą do Warszawy, i dlatego trzeba wywołać powstanie, było błędne, ponieważ Armia Czerwona wtedy została odrzucona od Warszawy przez kontruderzenie niemieckie, i decyzja o tym została podjęta na podstawie złych informacji. To, co Okulicki mówił o tym, że to byłoby małoduszne i tchórzliwe, nie zważać na żadne polityczne sytuacje, które się działy wtedy. Tak mógł myśleć ktoś, kto może nie miał jakiegoś doświadczenia, może jakiś młody oficer, natomiast nie człowiek, który był zastępcą szefa sztabu komendy głównej AK do spraw operacyjnych i był też wykładowcą w szkole wojskowej przed wojną. Musiał jednak i powinien przynajmniej kalkulować. Czy wpływ na to, że 1 sierpnia rozpoczęły się. Walki w Warszawie i że Okulicki był tą osobą, która parła do tej walki, miało to, że jak donosił Jan Nowak Jeziorański, legendarny kurier z Warszawy, wrodzony optymizm i kmicicowa odwaga generała Okulickiego, głównego orędownika powstania, graniczyła z lekkomyślnością i była na pewno nie tylko jego zaletą, ale i słabością. Czy to była główna rzecz, która przesądziła? No, nie wydaje się. Myślę, że większą sprawą było to, że kiedy miał zorganizować w Lwowie ZWZ, to został tam aresztowany, przewieziony do Moskwy, został złamany terrorem w tym więzieniu, za co nie trzeba mieć do niego pretensji, bo Sowieci łamali wiele osób, i każdy też ma jakiś próg bólu czy tego, co wytrzyma. Okulicki złożył tam na ręce NKWD i Berry obszerne i szczegółowe zeznania o ZWZ, co chyba nie jest do końca wszystkim znane. Nie jest to mówione tak głośno przy okazji różnych na przykład wspomnień o Powstaniu Warszawskim czy jeszcze innych sprawach związanych z tym wydarzeniem. Te zeznania własne, ktoś mógłby powiedzieć, że no może nie miałyby takiej wielkiej wartości, no bo jednak później go dopuszczono do wielu tak ważnych stanowisk, więc to raczej nie powinno budzić jakichś zastrzeżeń, mogą sobie tam mówić różne rzeczy, warto się przyjrzeć, o czym on wtedy mówił NKWD i warto się też przyjrzeć, w jaki sposób się tłumaczył później po wyjściu z rosyjskiego więzienia na temat tych zeznań przed polskimi wojskowymi. Na początku on odmawiał różnych zeznań, ale później się, tak jak powiedzieliśmy, złamał. Ważne jest to, że usiłował on przedstawić swój powód w więzieniach sowieckich w pierwszym swoim meldunku o tym i swoje zeznania w o wiele pochlebniejszym i korzystniejszym dla siebie świetle niż to w rzeczywistości miało miejsce. We wrześniu 1941 roku meldował swoim przełożonym tylko, że zgodził się udzielić NKWD informacji o Niemczech, jakie posiadał, w zamian za co miał zostać skierowany do generała Grota Roweckiego jako poseł, by namówić go do zaprzestania walki przeciw ZSRR, a natomiast uaktywnić ją przeciwko Niemcom. Grata się nie udała. Poza tym podkreślał, że odrzucił propozycję generała Sierowa, czyli późniejszego Iwanowa, dalszego dowodzenia ZWZ pod kontrolą NKWD, oświadczając mu, że się co do niego pomylił że, i że on nie będzie sowieckim agentem. Dodawał przy tym, że gdy go poinformowano 8 sierpnia 1941 roku o zawarciu umowy Sikorski-Majski oraz zapytano, czy chce się bić przeciwko Niemcom, odpowiedział, że chętnie, ale tylko jako żołnierz polski i pod polskimi rozkazami. Jednak Okulicki, we własnoręcznie spisanym i podpisanym zeznaniu dla NKWD z 4 maja 1941 roku, mówił i pisał o wiele więcej i o wiele bardziej znaczących sprawach z punktu widzenia wywiadowczego. Między innymi przedstawił genezę powołania służby Zwycięstwa Polski i związku walki zbrojnej oraz jego status, organizację, zadania, plany i obsadę jego komendy głównej w Warszawie. Okulicki podawał też prawdziwe nazwiska i pseudonimy jej członków, czyli komendy głównej ZWZ, wraz z jego opiniami o tych ludziach. Między innymi dotyczyło to komendanta głównego ZWZ generała Roweckiego, jego szefa sztabu pułkownika Janusza Albrechta szefa oddziału organizacyjnego pułkownika Antoniego Sanojcy, szefa oddziału wywiadowczego podpułkownika Wacława Berki, szefa biura finansów i kontroli podpułkownika Stanisława Tuna, szefa oddziału łączności wewnętrznej major Janiny Karasiówny. Okulicki podawał też wtedy adresy kwatr kontaktowych komendy głównej ZWZ w Warszawie i ujawnił, że generał Michał Karaszewicz Tokarzewski szedł do Lwowa na komendanta ZWZ na okupację sowiecką pod nazwiskiem Fatni michajłowicz mirowej Co się stało z generałem Karaszewiczem? Został aresztowany przy przechodzeniu granicy sowiecko-niemieckiej jako doktor Tadeusz Mirowej i nierozpoznany został zesłany do łagru. Natomiast Okulicki wyjawił NKWD jego prawdziwe i fałszywe nazwisko. Okulicki się później tłumaczył, że NKWD to wszystko znało itd. itd. Natomiast takie tłumaczenie jest infantylne i bardzo naiwne. Nawet gdyby znali, samo to, że ujawnił to tak wysokiej rangą funkcjonariusz wojskowy, to już go powinno dyskwalifikować od jakichkolwiek dalszych zadań w wojsku polskim. Natomiast tak się nie stało. Poza tym Okulicki przedstawił władzom sowieckim w swym zeznaniu własnym jego oceny sytuacji międzynarodowej i wnioski z niej wypływające, które przemawiały w jego opinii za podjęciem przez ZWZ współpracy z ZSRR. Ciekawe, że pułkownik Janusz Albrecht, któremu została przedstawiona propozycja ze strony niemieckiej, współpracy polsko-niemieckiej, za samo to, że zgodził się być pośrednikiem w tym do generała Proweckiego, pośrednikiem w przedstawieniu tej propozycji, to za samo to dostał wyrok śmierci. Natomiast Okulickiemu tutaj nic się nie stało za to, co on wtedy mówił. I Okulicki pisał później jeszcze w tych zeznaniach, że o losach Polski nie rozstrzygnie wynik wojny pomiędzy Niemcami i Anglią, lecz wynik decydującej walki między Niemcami a ZSRR. I naród polski musi wybrać między, jak to on określił, tymi dwoma partnerami czyli między Niemcami i ZSRR, gdyż liczenie na to, że oni się wzajemnie wykończą, a w środku pomiędzy nimi przy pomocy Anglii powstanie Polska, jest dziecinną żonką. Akurat w tym się nie mylił. A więc dla Okulickiego wybór był jasny. On pisał tak. W walce między ZSRR a Niemcami naród polski powinien stanąć przy boku ZSRR. Okulicki zaznaczał, że pisał te słowa w przekonaniu, że zwycięstwo ZSRR da narodowi polskiemu możliwość życia i rozwoju narodowego, kulturalnego, gospodarczego i politycznego. Deklarował chęć dalszej współpracy ze Związkiem Radzieckim. Znamienne słowa przy tym dodawał. Będzie Polska czerwona? Dobrze, niech będzie byle tylko była. Zrobi to je zresztą dobrze, wyzwoli i odkryje nieznane siły narodu. Takie to zeznania składał Okulicki. Proponował też współpracę ZSRR przeciwko Niemcom: że ZWZ po wybuchu wojny z Niemcami zaprzestanie działalności na terenie okupacji sowieckiej, zabierze stamtąd niewygodnych dla władz sowieckich ludzi i zacznie przekazywać informacje wywiadowcze na temat Niemiec i przygotować własne działania na czas wojny. A ze swej strony władze sowieckie miałyby zamiast to zwolnić z więzień ludzi aresztowanych za nielegalną działalność i natychmiast przerzucić ich na niemiecką stronę. Poza tym Rosja miała udzielić pomocy ludziom wywięzionym w głąb Rosji, którzy się tam nie mogą zaklimatyzować i, o ile jest to możliwe, pozwolić, żeby część z nich powróciła do Polski, ponieważ zmieniłoby to antysowieckie nastroje ludności polskiej pod niemiecką okupacją. Rosja miała zorganizować bazy potrzebne do rozwinięcia działalności po niemieckiej stronie i dostarczyć potrzebnej do tego broni, gdyż po wybuchu wojny będzie to niemożliwe. Po rozpoczęciu sowiecko-niemieckiej wojny ZWZ miał podjąć działalność wywiadowczą, sabotażową, dywersyjną, a nawet powstańczą, czy jak to określił Okulicki, działania zbrojne przeciwko Niemcom całością. Mamy kolejne pytanie. Co skłoniło Okulickiego do stawiania takich tez i stawienia takich propozycji Sowietom? Czy była to chęć realizowania jakiejś swojej myśli politycznej? Czy chęć odwetu na Sowietach za to, co zrobili mu w więzieniu, ponieważ z tych relacji, które mamy, to okazuje się, że Okuliski bardzo był negatywnie nastawiony w tych wypowiedziach w komendzie głównej, jaka już, jak tutaj był w Polsce, przeciwko Sowietom. I czy był to tylko jego jakiś plan, czy to była jakaś inspiracja, czy to było po prostu chęć zemsty na Sowietach, te pytania pozostają otwarte. Kiedy Okulicki wyszedł z więzienia i jako szef sztabu Andersa spotkał się z Andersem razem ze Stalinem, to Stalin zaczął opowiadać tam taką historię, że on kiedyś był tu w Polsce, wszedł do Lenina i on tak powiedział do niego, że tam byli ludzie, którzy chcieli mu pomóc, byli to Żydzi, ale oni nie wzbudzali zaufania. Byli też Polacy, którzy mu pomogli i oni, mówi Stalin, jak patrzył na nich, na ich twarze, to one wzbudzały zaufanie, ci ludzie wzbudzali zaufanie i dlatego im zaufał. No i tak nagle zwrócił się do siedzącego obok niego, jeszcze wtedy pułkownika, okulickiego, i Stalin mówi do niego: Pan mi go przypomina, pan bardzo do niego podobny, co Stalin miał wtedy na myśli? Raczej Stalin był zbyt wytrawnym politykiem i zbyt był przebiegły, żeby to było coś takie rzucone sobie od tak, czy chciałbym mu przypomnieć o tej deklaracji złożonej na ręce Berry tych zeznaniach własnych, gdzie się deklarował jako zwolennik Związku Radzieckiego. Stalin przecież musiał o tym dobrze wiedzieć. Po powstaniu warszawskim, Okulicki łamie też rozkaz Endersa, o czym mówiliśmy, ujawnia się znowu Bolszewikom, Sowietom i znowu zostaje aresztowany, wstrącony do więzienia, przewieziony do Moskwy. Początkowo znowu nie chce składać zeznań, ale później składa zeznania i znowu składa zeznania własne. Przy tej okazji powiedział, że wyraża chęć składania zeznań na temat działalności podziemnej Armii Krajowej, pod warunkiem, że otrzyma gwarancję, iż z powodu jego zeznań nie będzie represji w stosunku do oficjalnych i żołnierzy armii krajowej i jeżeli otrzyma możliwość likwidacji akcji zaogniającej stosunki polsko-sowieckie. Beria meldował przy tym Stalinowi, że z Okulickim prowadzi się stosowną grę, a więc Okulicki musiał wpaść w tą grę Berii. W ramach tej gry Okulicki znowu składa obszerne zeznania. To było 5 kwietnia 1945 roku. I w tych zeznaniach mówił, pisał w kilku częściach. Pierwsza z części dotyczyła Armii Krajowej i składał tam zeznanie dotyczące organizacji Armii Krajowej, kadr, składu Komendy Głównej, walki z Niemcami w czasie burzy i powstania warszawskiego, finansów AK, zrzutów do Polski, ludzi, łączności z Londynem, stosunków ze stronnictwami politycznymi. Działalności na terenach zajętych przez Armię Czerwoną i jej likwidacji. Okulicki znowu praktycznie wszystko im mówi. Wcześniej, w 1941 składał jeszcze zeznania dotyczące działalności ZWZ-ów, komendy główną ZWZ-ów, między innymi podał na tacy, a tutaj podał wszystkie struktury i wszystko, co się działo w Armii Krajowej. Tak naprawdę przez to, że on poszedł na to spotkanie, które z Sowietami miało coś naprawić, jakieś stosunki między podziemną Polską a Sowietami, to organizacja nie przestała istnieć. Generał Okulicki później w 1946 roku umiera w więzieniu, prawdopodobnie sam zagłodził się, natomiast są też takie podejrzenia, że być może Sowieci go zabili. Tego pewnie się nigdy nie dowiemy. Czy dowiemy się kiedyś, jaka była prawda o generale Okulickim? być może wtedy kiedy Rosjanie otworzą swoje archiwa, czyli prawdopodobnie nigdy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.